sytuacji nad jeziorem, kiedy jeździł, pływał ten skuter przy dzieciach. Po prostu to było przerażające. Taki młodzieniec się popisywał, a obok dzieci chodziły w tej wodzie. Więc absolutnie to w najwyższym stopniu stanowiło zagrożenie dla tych dzieci. Proszę, bez sprawy. Gdzie lubię się pobawić, ale to idę na morze, wynajmuję sobie skuter i sobie szaleję. Ja osobiście jestem wędkarzem. Jestem właścicielem sporego terenu. Gdzie przede mną potrafią ludzie przychodzić, puszki wyrzucać ze skuterów, potrafią na moich oczach obkrążać wędkarzy, ich zastraszać lub ich spychać. Jeżeli chodzi o pływanie skuterami, to znaczy generalnie to jest za mały aszpen, za płytki, żeby urządzać tu takie karce skuterami. Głośnymi, mało tego, wszystkie taraliska na tym jeziorze po prostu wyginą. Jezioro jest płytkie. Ten skuter miesza do samego dna. Za tym skuterem nie ma nic. Ani ryb, ani czego tam, ani może jedynie trochę do tlenu. Przez to jazdę tymi skuterami. Ale było dobrze z rybami, dopóki nie było skuterów. Są akweny do pływania skuterami i tam skutery pływają. Jest to nasza Zatoka Gdańska, jest to Zatoka Pucka, jest to Martwa Wisła, jest Jezioro Żarnowieckie. Jezioro Żarnowieckie, pomimo że jest takie wielkie, jest za wąskie. Dobra. I powiem tak, generalnie tylko z punktu wędkarza, który chce nad tą wodą wypoczywać. Ale turysty, spacerowicza, ale my nie pozwolimy. Nie ma takiej możliwości. Przy jeżdżeniu tymi skuterami nie ma takiej możliwości. To nie jest wędkarz, to nie jest ktoś inny, tylko to jest człowiek. To jest mieszkaniec. Mieszkaniec Barzenka i całego powiatu kartuskiego też. Ja się w ten sposób wypowiadam, bo jestem przedstawicielem akurat największego koła w powiecie, koło 82 Gryf Żukowo. I no, czuję się zobowiązany stanąć też na czele ich głosu, tak? Mimo że ja osobiście też tak uważam, ale gro wędkarzy, mieszkańców tego powiatu, zaznaczam mieszkańców, to nie są wędkarze, to on się nie wziął spod ziemi, tak? Tylko to są mieszkańcy, nasi okoliczni mieszkańcy. Przede wszystkim wszyscy są z powiatu kartuskiego i oni mówią stop. Ja popieram to ich zdanie, popieram też zdanie. Moje nazwisko Marcin Naczarek. Mieszkam w Tuchomiu po drugiej stronie jeziora i mieszkam najbliżej ze wszystkich Państwa. Nie mam takiej skargi, jak Państwo tu macie, tylko mieszkam na terenie zero. Chętnie odpowiem, na tym jeziorze jako chyba pierwszy pływałem na sprzęcie motorowodnym z moim kolegą. Był to rok 2018. Też pływając, pływamy na wakeboardzie, na nartach wodnych, na bananach. Wykorzystujemy to do celów rekreacyjnych, tak? Dużo mitów, dużo tutaj zostało powiedzianych rzeczy, napisanych kilka artykułów. To były oczywiście subiektywne zdania osób, które tam się wypowiadały. Oczywiście z większością tych rzeczy się nie zgadzam. Jestem w stanie Państwu te wszystkie rzeczy, wszystkie opowiedzieć, mity przełamać. Jeżeli chodzi o pana Lesiewczego, rzeczywiście nie ma tutaj prawdziwego slipu wjeżdżającego do jeziora, ale ten slip będzie, bo ten slip będzie dlatego, że jak się będzie państwu kiedyś palić dom, to będzie przyjęcie ochotnicza straż pożarna, chyba 3 czy 4 straże pożarne, będą pobierały wodę, bo w hydrantach wody może zabraknąć. Będzie prawdziwy slip. Oczywiście historia jest taka, że ludzie chcąc, mając pasję, chęć pływania, łamali te przepisy, wjeżdżali oczywiście. Przez wiele lat nikt będąc, ja jestem stałym uczestnikiem tego jeziora, o tym jeziorze mogę powiedzieć, wiem wszystko, przepływałem każdą część, 3/4 z Państwa twarzy znam, część z Państwa rozmawiałem nad jeziorem. Więc chętnie będę odpowiadał na każde Wasze pytania. Trochę tutaj rzeczy nie zgadzam się z tymi prezentacjami. Dane są wszystkie
lekko bym powiedział to naciągane, ale to jest na potrzeby wasze. Nas jest tylko tutaj ale co jest naciągane? Ale proszę powiedzieć, co jest naciągane? Niech pan powie konkretnie, co jest naciągane. Pan mówi, jak to jest. Nie, tak to nikogo. Proszę państwa, jeżeli by było 100 decybeli, to ja bym był dzisiaj głuchy. Ze mną państwo byście nie porozmawiali. Ja nie jeżdżę w słuchawkach, ja nie pływam w słuchawkach. To co państwo możecie powiedzieć? Bo jest za tobą. Nie z tyłu. A nie z tyłu. No ciężko mi powiedzieć, wiecie państwo. Największy jest hałas, jak ten skuter to robi większy hałas. Zapraszam na większy akwen. Proszę państwa, dajcie państwo wypowiedzieć. Zaraz przejdę do lekarza. Zaraz przejdę. Zapraszam państwa na próbę, darmową próbę. Każdego z państwa, ja, moi koledzy, pokażą przełamienie tego mitu, motorówki, skutera. Czy jakieś mniejsze jednej jednostki. Pokażemy jakie są przyjemności pływania na różnych sprzętach. My takich potrzeb nie mamy. No, ale tylko nie na jeziorze Tychomskim. Mogę zobaczyć? Oczywiście. Mamy do tego uprawnienia, mamy patenty, mamy licencje, robimy to w sposób legalny. A propos różnych tutaj rzeczy pod tytułem ochrona środowiska, tankowania, czy tutaj pani zdjęcia pokazywała. Jeżeli państwo będziecie chcieli i się będę mógł podłączyć do tego urządzenia, to pokażę tysiąc różnych zdjęć, bo mam ich pełno, z każdej lokalizacji tego jeziora. O ptakach wiem więcej chyba niż to wojny, bo wiem, gdzie są gniazda tych ptaków, wiem, gdzie są łabędzie. Ale pani, nie mam nic dobrze. Więc to nikt nie adaguje pana konkretnie, tylko to, w jaki sposób zachowują się. Ale to też przejdę. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja wszystko powiem. No to do rzeczy. Może tak konkretnie. Prosimy, żeby to powiedzieć. Proszę pana, ja bym... Tam, gdzie są warunki, gdzie są slipy. Pan powiedział, że pan łamie prawo. Więc ja wszystkich zachęcam, róbcie zdjęcia. Ja zrobiłem zdjęcie w ostatnim tygodniu, jak pan na brzegu leje sobie do skutera na rejestracji CB. Mówię, czy pan wie, że tutaj jest słynna pastagonka? No ja nie jestem stąd, nie wiem i tak dalej. Tak, no macie tu wszystko poprzestawiane, jest wam trudno. Wciąż przyjeżdżają, tak się na siebie oglądają. Ale dawali nurę tym skuterem. Ten skuter to nie jest taksówka, która bierze jak w Wenecji z punktu A do punktu B. On ryje wodą, nurkują, zakręcają, forsują się, pokazują i tak dalej. I to jest fajne. Chciałbym spróbować, nigdy nie robiłem, więc może nie połknę nocy i pan da skończyć. Bałtyk jest przygotowany. Każdy zbiornik, który ma profesjonalne zaplecze, jest przygotowany. To miejsce przez takich ludzi będzie zaorane. Ja będę z panem sołtysem, ja się przedstawię, ja będę aktywny, ja będę walczył o to miejsce. Jestem tutaj nowy, ale ja mam determinacji tyle, że my z większością damy radę. Także róbmy zdjęcia za każde małe łamanie prawa, bo to nie jest nic takiego. Pan powiedział, że nie ma slipu, a woduje. Ja widziałem to już w roku, ja widziałem to już w weekend. Ja widziałem, jak na granicy po prostu 20 centymetrów wody leją. To są po prostu rzeczy, które niszczą ten ekosystem. I pan sołtys ma rację, to jest dużo emocji i nie będzie. My się wszyscy gotujemy.